Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty, tato? No odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. Bo nie odmienisz. Ta, nie odmienię. No to odmień. No, I? I. M. M. I am. No wiem, I am. You are. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty. Co ja? Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję. Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. This is a chicken, yes. And about what animal is this? What animal is this? This is a goat. This is a goat. Olivia, do you like sheep? Do you like sheep? Yes, I like sheep. Sheep, dobrze. Dominika, do you like dogs? Do you like dogs? Yes, I love dogs. What color is a dog? What color is a dog? My dog. No, yours, your dog, if you have one. My dog is brown. And this, what is this, Jarek? This is a yo-yo. Yo-yo, yeah, what is this? What is this? This? Pear. Very good. What is this? What is this? This? This is the house. Yeah, very good. Are there any toys under the table? Yes, yes. No. Yes, there are. There are some toys under the table. How many? Three. Three. And what are they? What are they? They are? They are three choo-choo trains. Yes, there are three choo-choo trains. From? What's today? Hubert, what's today? Today is Monday. Good. Okay, what was yesterday? Was Sunday. Right, and what will tomorrow be? Honey, what will tomorrow be? Tomorrow will be Wednesday. A co na to rodzice? Nie potrafią zazwyczaj ukryć swojego zachwytu. Jestem mamą Karolinki, byłam tutaj z nią na pierwszych zajęciach. Ona po przedszkolu miała przerwę w nauce języka angielskiego. I po pierwszej lekcji wyszłam i ja przerażona, patrząc na nią. Nie miała ochoty, bo dzieci widać kontynuowały naukę i ona nic nie rozumiała, będąc tutaj na pierwszych zajęciach. Po drugich, po trzecich robiło się coraz lepiej. Doszło do tego, że w domu nas testowała i do domu przenosiła to, co się działo na zajęciach, oczywiście ze skryptem. Także zauważyłam, że z ogromną radością o postępach to w ogóle nie wspomnę. Zresztą było widać, że no pięknie mówi, mimo że dołączyła do grupy po przerwie, no to ja jestem pełna zachwytu. Jestem mamą Konrada Knapa, który uczył się języka w przedszkolu. Uczył się również w szkole tutaj na zajęciach dodatkowych, ale po raz pierwszy widzę, że Konrad mówi. Chciałam bardzo pani podziękować, bo już straciłam nadzieję, że Konrad zacznie mówić, ale to i to nie dlatego, bo on jest zdolny językowo. Natomiast no ja mu mam niestety niewiele czasu do poświęcenia, żeby go pouczyć. I rzeczywiście mówi, to mówi bardzo dobrze. Także dziękuję jeszcze raz bardzo.